Piknik z olsztyńskimi zawodówkami. Pod takim hasłem odbyło się niezwykłe przywitanie wiosny w Parku Centralnym. Młodzież mogła tam zapoznać się z ofertami szkół zawodowych. Do udziału w tym wydarzeniu namawiał m.in. prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Jako przykład, myślę, że dobry przykład, mogę podać swoją osobę. Sam kończyłem technikum budowlane i na pewno była to dla mnie wspaniała lekcja zarówno przygotowania zawodowego, jak i przygotowania do dorosłego życia. Prezydent Olsztyna odwiedził poszczególne stanowiska, w tym m.in. stoisko szkoły budowlanej oraz szkoły medycznej, na którym uczniowie pokazywali, jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy. Jak podkreślał prezydent, rola szkół zawodowych jest nieoceniona. Szkoła zawodowa już na tym etapie wczesnym potrafi przygotować do wykonywania zawodu, a jednocześnie nie przekreśla, a wprost mogę powiedzieć, lepiej pozwala również kształtować swoje postawy, jak i kontynuować naukę na poziomie wyższym, czyli uniwersytecie czy też politechnice. Na pikniku można było dowiedzieć się, jakie w Olsztynie funkcjonują technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Jak się okazuje, oferują sporo miejsc na zbliżający się rok szkolny. Mamy nasze wszystkie szkoły zawodowe prowadzone przez miasto Olsztyn. Mamy ich 8, czyli 8 techników i 5 szkół zawodowych, począwszy od kierunków ekonomicznych, handlowych, gastronomicznych, elektrycznych, mechanicznych, chemicznych. Bogaty wybór. 46 zawodów w szkołach technicznych i 28 zasadniczych szkołach zawodowych. Przeszło 1500 miejsc szkoły zawodowe w tym roku przygotowały na przyszły rok 16-17. W wyniku przeprowadzonych reform w ubiegłych latach powstała spora luka między szkolnictwem podstawowym a szkolnictwem wyższym. Na poziomie średnim w kraju kształci się jedynie ogólnie, a nie zawodowo i nadal brakuje kształcenia na poziomie zasadniczym zawodowym. Jak się okazuje, w samym Olsztynie nie jest aż tak źle. Tak, ale myślę, że my w Olsztynie mamy bardzo dobry klimat, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Naprawdę przez nasze władze jesteśmy bardzo wspierani, przez nasz organ prowadzący, jak to się mówi, i zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby móc rozwijać się w takim kierunku, żeby nie kształcić, jak to się mówi, bezrobotnych, tylko naprawdę ludzi, którzy potrafią się odnaleźć na tym rynku pracy. A dlaczego warto wybrać szkołę zawodową, a nie szkołę ogólnokształcącą? O to zapytaliśmy zarówno pedagogów, jak i samych uczniów. Bo w życiu warto jest coś potrafić i tym jesteśmy, co potrafimy. Każdy ma różne predyspozycje, każdy z nas ma inny genotyp. Jeden jest specjalistą od ratowania drugim ludziom życia, jeden świetnie gotuje. Ktoś potrafi scalić układy dla mnie nie do scalenia. I to jest właśnie powód, że rozwijamy te predyspozycje i te umiejętności w takich właśnie szkołach zawodowych. Po niej mamy od razu zawód, fach w ręku i zapraszamy do nas na ciekawe kierunki. Tak, zdecydowanie zapraszamy. Kształcimy w wielu kierunkach, m.in. technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna i terapeuta zajęciowy. Nie gwarantujemy pracy od razu, ale mogę powiedzieć, że nawiązujemy współpracę z wieloma placówkami na terenie miasta Olsztyna i okolic. I już na dzień dzisiejszy mamy kilka ofert dla przyszłych absolwentów w kierunku na przykład m.in. właśnie terapeuta zajęciowy czy opiekun medyczny. Także warto, zapraszam. Dlaczego warto? No na pewno po zakończeniu tej szkoły od razu mamy zawód. No, na ten zawód, który my jesteśmy, czyli masażysta, zawsze będzie zapotrzebowanie, no bo ludzie jednak zawsze będą chorować, zawsze będzie potrzebna im pomoc. No więc tacy ludzie jak my na pewno będą przydatni. Łatwo będzie znaleźć w Polsce potem pracę po tym kierunku? Myślę, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że jest potrzebny masaż. Więc myślę, że coraz więcej gabinetów jest otwieranych i jasne, można znaleźć tutaj pracę. Wydaje mi się raczej, że w Polsce bym chciał zostać i tutaj się realizować w tym kierunku, w tym zawodzie. No warto dla samego wykształcenia, które daje pewny start w życie. Warto wiedzieć, że najbliższe tygodnie to także dni otwarte w olsztyńskich szkołach zawodowych. Każdy, kto będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej o danej placówce, będzie miał ku temu okazję. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu znajdziecie Państwo na stronie www.olsztyn.eu. Wiadomo, jak po przebudowie będzie wyglądać największa olsztyńska hala sportowa.
24 marca na konferencji prasowej władze miasta przedstawiły wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję modernizacji hali Urania. Chęć zaprojektowania tego obiektu zgłosiło 15 biur architektonicznych z całej Polski, ale to olsztyńska firma dostanie tę szansę. Najlepszą koncepcję według sądu konkursowego przygotowała pracownia Urban Architect. Widzimy, że mamy ogromny potencjał, jeśli chodzi o środowisko architektoniczne, jeśli chodzi o ich dorobek, jeśli chodzi o ich również znaczenie i z tego należy się cieszyć. To, że hala Urania wymaga gruntownych zmian, nie jest tajemnicą. Obiekt już dawno przestał spełniać oczekiwania korzystających z niego. Hala na dzisiaj jeszcze spełnia wymogi rozgrywek ligowych w piłce siatkowej, w piłce ręcznej, ale wiadomo, że standardy idą do przodu. Powstało w tym czasie w naszym kraju kilka nowych obiektów. Chcielibyśmy, żeby Olsztyn również takim nowym obiektem dysponował. Rozpisanie konkursu architektonicznego było jednym z najważniejszych kroków w kierunku przebudowy i unowocześnienia Urani. Nie ma lepszej metody wybierania dobrych rozwiązań w architekturze niż konkurs architektoniczny. Teoretycznie ten pogląd jest powszechnie znany i akceptowany, natomiast nie dość często stosowany w praktyce. Tutaj mamy to szczęście, że władza nie tylko rozumie i wyznaje ten pogląd, ale również go wprowadza w życie. Jak zmieni się hala Urania? Sąd konkursowy, złożony z architektów z Olsztyna i spoza naszego miasta oraz przedstawicieli ratusza, wymagał od projektu przede wszystkim zwiększenia miejsca dla kibiców i zachowania formy hali, która stała się jednym z symboli miasta. Sam fakt, że jury podjęło decyzję jednomyślnie, to się rzadko zdarza. Byliśmy przekonani, że to jest najlepsza praca z tych, które wpłynęły, z kilku względów. Przede wszystkim to, że fantastycznie utrzymali kontekst miejsca, czyli faktycznie Urania jest tam numerem jeden, hala to jest pierwsze tło, pierwszy plan, żadne tło temu nie przeszkadza. Wnętrze hali zostanie całkowicie przemodelowane. Projekt zakłada wymianę wszystkich sieci, poprawę izolacji i powiększenie liczby miejsc na trybunach do ponad 3000. Poza tym powstaną dodatkowe sale, m.in. podnoszenia ciężarów oraz pełnowymiarowa rozgrzewkowa. Zagospodarowana zostanie też przestrzeń wokół hali. Ma tam powstać Aleja Gwiazd Sportu, czyli miejsce, w którym honorowani byliby wybitni sportowcy związani z Olsztynem. Mamy świetnie zagospodarowane przedpole przed obiektem, tą przestrzeń publiczną, która ma się z moim zdaniem szansę stać nową taką przestrzenią publiczną miasta, gdzie młodzi ludzie będą sobie siedzieć na trawie, na tych stopniach szerbetowych i pić kawę z pobliskich kawiarni. To ma szansę być taką żyjącą, przyjazną przestrzenią. Nowoczesna hala z pewnością poprawi komfort zawodników i widzów oglądających sportowe zmagania. Pozwoli też na organizację nowych wydarzeń. Mamy bardzo wielu organizatorów imprez, którzy chętnie by do nas te imprezy rozrywkowe, kulturalne sprowadzili, ale ze względu na zbyt małą ilość biletów, które mogą sprzedać, nie są w stanie zrealizować kosztów finansowych takiej imprezy, więc sądzę, że hala będzie służyła wszystkim, a wybudowanie sali rozrywkowej spowoduje, że o wiele bardziej dostępna dla różnego rodzaju wydarzeń będzie hala główna. Budowa hali Urania została ukończona w 1978 roku. Jej projektantem był nieżyjący już architekt Wiesław Zenon Piątkowski. Na konferencji w olsztyńskim ratuszu była obecna jego córka Barbara Wróblewska. Również bywam w hali, tak jak pewnie wszyscy mieszkańcy Olsztyna, także sama widzę, jakie już są mankamenty tejże budowli. Aczkolwiek faktycznie wtedy, kiedy powstawała hala, było to coś nadzwyczajnego, ponieważ był to projekt indywidualny, projekt, który należało opracować w sposób bardzo szczególny. Projekt przebudowy hali Urania ma być gotowy do końca listopada tego roku. Następnie miasto rozpocznie starania o wsparcie finansowe tej inwestycji z programu operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur. Koszt prac szacowany jest na około 40 milionów złotych. Jestem przekonany, że że skutecznie po prostu będziemy mogli aplikować, uzyskać te środki. Tak samo liczymy na środki ministra sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tak żeby w przyszłym roku po również dodaniu własnych budżetowych z samorządu Olsztyna móc przystępować do modernizacji i przebudowy. Nowa hala Urania ma być gotowa najwcześniej w 2018 roku.